Przed nami zadanie z naszego portalu. Ono jeszcze nie było przetłumaczone, więc ja je tutaj przetłumaczyłem. No i może je rozwiążemy, a następnie sprawdzimy odpowiedź. Atomy pierwiastków promieniotwórczych ulegają samożytnemu rozpadowi. Prędkość tego rozpadu jest mierzona okresem połowicznego rozpadu, czyli czasem, po jakim pozostanie połowa początkowej liczby atomów. Okres połowicznego rozpadu izotopu berylu 11, no to jest pewien promieniotwórczy pierwiastek, wynosi 14 sekund. Po jakim czasie z 800 atomów na początku pozostanie tylko 50? Napisz równanie opisujące ten proces, użyj litery T na oznaczenie czasu. Rozwiąż to równanie. Dobrze, więc spróbujmy sobie wyobrazić, co tu się dzieje. No więc powiedzmy, że na początku mamy A atomów tego promieniotwórczego pierwiastka, czyli tu jest początek, czas start, start czasu i co? Mija okres połowicznego rozpadu i zostaje co? Jedna druga A. Tak? Okres połowicznego rozpadu to jest właśnie taki czas, po którym zostanie tylko połowa, mija następny okres połowicznego rozpadu i zostanie połowa tego, co było na początku tego okresu, czyli jedna połowa z tego, co było na początku tego drugiego okresu, czyli 1/4. Mija następny okres i zostanie połowa z tego, co było na początku, czyli 1/2 razy 1/2 razy A. No dobrze, więc widać, że powiedzmy, jeżeli T, powiedzmy, niech T to będzie ilość okresów połowicznego rozpadu. No w tym sensie, że to jest czas po prostu mierzony, jednostką czasu będzie właśnie okres połowicznego rozpadu. Czyli innymi słowy to jest czas mierzony w okresach połowicznego rozpadu. I wobec tego ilość atomów, liczba atomów po czasie T, no to jaka jest? No właśnie, tyle, ile było na początku i za każdym tyknięciem zostaje połowa. Czyli po każdym, jeżeli T wzrasta, to duże T wzrasta o 1, to połowa się w tym czasie rozpada, czyli tak jak tutaj widzimy, jest 1/2 do potęgi T. No, T równo 1, zostało połowa, potem 1/4, 1/8 i tak dalej. Czyli to jest liczba atomów po czasie T, to jest to, co było na początku, razy 1/2 do potęgi T. Dobrze, i teraz w naszym zadaniu mamy co? Na początku jest 800. Razy 1/2 do potęgi T. I interesuje nas, po jakim czasie zostało 50. Czyli to jest równanie, które pozwoli nam obliczyć czas. Tylko jeszcze jest jedna tutaj uwaga, że użyj litery T na oznaczenie czasu. No i pewnie chcemy mieć czas w sekundach, czyli powiedzmy, że T będzie w sekundach, czyli jeżeli T to będzie czas w sekundach, to jak się ma T małe do T dużego w naszym przypadku? Napiszmy może taką tabelkę, żeby zobaczyć. No, ten okres połowicznego zaniku jest 14 sekund, czyli jeżeli T jest 14, no to 1. No, a potem jest 28, 2, potem następne 14 i tak dalej. Czyli ten czas w tych jednostkach połowicznego rozpadu to jest czas w sekundach podzielony przez 14. No. I wobec tego nasze równanie, które ostatecznie mamy, to jest takie 800 razy 1/2 do potęgi T przez 14 równa się 50. No i to jest
równanie, które musimy rozwiązać, aby odpowiedzieć, po ilu sekundach z 800 atomów na początku, z 800 atomów berylu, pozostanie tylko 50. Dobrze, no to spróbujmy rozwiązać to równanie, czyli 800 razy 1/2 do potęgi T przez 14 to jest 50. Więc co, najpierw byśmy sobie może podzielili przez 800 obie strony. No, 50 przez 800 to ile? To jest 5 przez 80 i to jest 80 przez 5 to jest przez 10, 16, prawda? Czyli to jest 1/16. A tu się skraca i dostajemy tak, 1/2 do potęgi T przez 14 równa się 1/16. No więc jest to dosyć nietypowe równanie, prawda? Że to jest to wyrównanie na wykładnik. No i w ogólności rozwiązanie takiego równania wymaga znajomości logarytmów. Jeżeli ktoś wie, co to jest, to wie, a jak nie wie, to nie musi wiedzieć w tym przypadku, dlatego że 1/16, prawda, że 16 to jest potęga dwójki, tak? Że 16 to jest ile? No 2 razy 2 to jest 4, 16 to jest 4 razy 4, czyli to jest 2 do 4, wobec tego 1/16 to jest 1/2 do potęgi czwartej. I wobec tego nasze równanie wygląda tak, 1/2 do potęgi T przez 14 jest równe 1/2 do potęgi czwartej, zatem T przez 14 musi być równe 4, czyli T przez 14 równe 4, no, mnożąc obie strony przez 14 otrzymujemy, że T to jest 4 razy 14, czyli 56. No i to był czas w sekundach, prawda? T był czasem w sekundach, czyli odpowiedź jest po 56 sekundach. No, z tych początkowych 800 atomów berylu 11, no, z początkowych 800 atomów berylu 11 pozostanie tylko 50. Czyli to jest równanie, no, to jest równanie, które musimy wpisać tam na stronie tego zadania na naszym portalu, a to jest odpowiedź 56 sekund. Spróbujmy tu zapisać 800 razy nawias, zróbmy w nawiasie 1/2 1/2, tak, teraz do potęgi, znowuż nawias, do potęgi ułamek T, a w mianowniku tego ułamka 4. Ułamek T podzielone przez 14. O, T przez 14 równa się. Równa się 50. To jest nasze równanie, a odpowiedź jest 56 sekund. No i sprawdźmy. Wspaniale. No i jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.